Siemaneczko, siemaneczko. W sumie taka mizeleczka już mi nie jest potrzebna. I oczywiście witam was w kolejnym odcinku na tym oto kanale. Także zapraszam do oglądania. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Witam was oto spod ram. Jestem na załadunku. Będę ładował się na ociąż. Dobrze już nam znany i nikomu nie trzeba go przedstawiać. Miałem tutaj przerzut z firmy do firmy. Czekam, aż mnie zdejmą. Zaraz tutaj obok z rampy numer 6 będę się ładował już na ociąż. Pół godzinki będzie zdjęte. Później godzinka pewnie i załadowany będę. Więc na wszystko zejdzie około 1,5 godzinki, a dochodzi 10. Więc tak jeszcze, no myślę, że warszawkę na spokojnie zrobię. Kontynuując ten wątek o policji i o tym, że miałem wezwanie na komendę na Litwie. Nie pojechałem, bo napisałem maila do tego policjanta, czy nic się nie stało, że się nie stawiłem na komendę. Powiedział, że nie, ale trzeba uiścić 30 euro opłaty. Więc wczoraj puściłem taki oto przelewik, 131 zł z groszami mnie wyszedł i w sumie nie wiem, czy na tym się zakończy, czy coś tam napisali po swojemu protokół. Nie tak jak chciałem, ale już tam nie będę się odwoływał od tego, bo to nie Polska i zresztą nie wiem, jakbym miał się od tego protokołu, co napisali, odwołać. Ale już tutaj sobie włączam internet, zaraz wejdę sobie na maila. Po opłaceniu wysłałem potwierdzenie przelewu, że został wysłany ten przelew na 30 euro i czy coś jeszcze z postępowania takiego będzie potrzeba zrobić. No nie wiem, zaraz wejdę na maila i się dowiem. No to chwilę co, śniadanko zostało owalone tam na załadunku. Teraz tylko kawę, ale kawę będę szedł sobie robić tutaj, bo jest pomieszczenie socjalne kierowcom, więc tam sobie zrobię taką kawusię i co ja mogę wam powiedzieć? Jedynie tyle, że w Action kupiłem takie olejki na próbę. Czy one zdadzą egzamin? Tego nie wiem. Za 7 olejków chyba 8 zł. Tak wlałem ponad połowę tego. Czy to w ogóle będzie działać? Czy to w ogóle będzie pachnieć? Co to jest za zapach? Strawberry. Zapach truskawkowy, więc zaraz zobaczymy, co tutaj mi na mailu przyszło. Czy coś jest, czy czegoś nie ma, czy może... W ogóle ten policjant, to on pisze w takich godzinach wieczornych, tak 15, 16, nie wiem, czy już on jest po robocie, czy nie wiem, podczas jakichś raportów to pisze, czy po prostu z domu to pisze, nie wiem, ale takie godziny 16, 17 naszego czasu, więc u nich, no to już, no tak 18 godzina jest, nie wiem. Czy... W piątek wypada powrót z Litwy, więc mam nadzieję, że będzie jakieś kowno, najbardziej bym chciał jakiś alitus, ale no, nie chciałbym jedynie jechać do Wilna, bo do Wilna nie lubię ja jeździć. No i dobrze, po przetłumaczeniu możemy wywnioskować, że dziękujemy, mamy wszystko. Wysłane wczoraj, jeszcze wieczorem, a już ja wtedy nie patrzyłem, bo ja wysyłałem odpowiedź chyba gdzieś koło 17-18, no. To tak, no. Czyli dziękujemy, mamy wszystko, elegancko. 30 euro wzięli. Nawet szczerze to nie wiem za co, może dlatego, że na tej komendzie się nie stawiłem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale 30 euro, 131 zł za coś. Nie wiem, czy w sumie taka spekulacja była, że przez to, że się nie stawiłem na komendzie, albo przez to, że nie wiem, zainicjowałem takie oto zdarzenie. Nie mam pojęcia. Ja tylko nie chcę, żeby tutaj wina za tą skrzynkę elektryczną, która została wyjebana przez tą babę, lub za tego Mercedesa, nie chcę, żeby jakaś tam kara została nałożona, dlatego opłaciłem te 30 zł. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś przyznanie się do winy, bo wtedy to będę musiał, no kurde, z jakimś prawnikiem chyba już się odwoływać od tej całej sytuacji. Ale jeśli tylko się zakończy na tych 30 eurach, na tych 30 euro, to powiem wam, że będę zadowolony z obrotu sprawy. Tutaj kolega się kończy ładować. Więc co, ja zabieram się za montaż filmu, tutaj niech mnie zdejmują i widzimy się dla was za chwilę, a dla mnie pewnie z 1,5 godziny. Ogólnie mogę wam polecić zapaszki ze stacji Moja. U mnie już wiszą blisko
dwa tygodnie i powiem Wam, że jeszcze pachną, ale już nie na tyle intensywnie, jakbym chciał, i sobie zawieszę jeszcze dwa dodatkowe. Pod waziko są cztery zapachy. Nie pamiętam dokładnie tam jakie, ale to są waniliowe, więc spoko. Jak za tą cenę, nie ma lepszych. Te woreczki, co są po 8 zł, nie pachną tak długo jak to i tak intensywnie jak to, więc mogę Wam polecić. O, jeszcze gościu stoi na dostawie paliw. Hehehe. O! O! Cieszmy się latem, bo tak szybko odchodzi. Kurczę. Dobrze, potankowane. Kurde, zimno jest, nagrywać, dwa kotły zalałem. Zapaszki powiesiłem. To w sumie chyba wyłączę na razie, kurde, bo tu już zbyt intensywnie jest, nawet nie czuję tego. Tyle, że to sobie tam pufa. O, muzyka gra. Tak. Wyszła choć 15. O, jak fajnie. No to co? Komu w drogę, temu czas. Nie wiem, czy YouTube nie zablokuje, ale normalnie aż ciary na rękach. Dawno się nie słuchało takich rzeczy. Kurde, ja w szoku ciężkim, że normalnie Marianowo się przejechało i nie ma żadnego kibla. Normalnie. Patrzcie, jak to wszystko pięknie, fajnie dzisiaj idzie. No, już ja sam w szoku jestem. No i w deszcz kleją. Nie wiem, czy to spiszę egzamin. Ale tak, wjeżdżamy sobie do Łomży. Godzinka, no, jest jaka jest, 13. Ale jeszcze spokojnie, warszawkę się zrobi na luzie. Tym bardziej, jeśli pojedziemy sobie Nową Eską. W sumie już nie taka nowa, już jakiś czas jest otwarta. Ale tak. Ciekawe, gdzie ja dolecę, do Mogił czy do Baranowa? Nie no, chyba będę stawał na Baranowie. W ogóle mam jeszcze jedną rzecz do naprawienia. I dzisiaj przyda mi się mój mini podręczny zestaw naprawczy, czyli mam tutaj różnego rodzaju wkrętaki, bo wziąłem sobie jeszcze... Kurde, tylko gdzie ja to miałem? Wziąłem sobie żaróweczki. Takie, oto jakieś tam wziąłem Boscha. 10 żaróweczek, żeby było już na zapas i na zaś, bo 3 postojówki mi się spaliły w koniu, w lampie, lewy tył, i tak sobie będę wymieniał. Miałem wymieniać to, jak się ładowałem na suwałkach, tylko kurczę, deszcz padał i teraz też pada i nie wiem, kurde. Nie wiem, czy to teraz będę wymieniał, no bo kurde, wiecie jak jest, no. Z naczepy kapie, trzeba siedzieć pod naczepą. I taka to by była robota, że człowiek by tylko zmógł, aczkolwiek nie jest to jakoś tam pilne i nie wiem, zobaczę jeszcze, jak to będzie sytuacja wyglądała. Zobaczymy, jak to będzie z tą wymianą tych żaróweczek. W ogóle mi jeszcze postojówka z przodu, te z lewej strony się spaliła. Wczoraj tylko wieczorem zgasiłem światła, ujrzałem błysk. Było jeszcze tak ciemno, więc też żaróweczka się przypaliła i nie wiem właśnie, czy to idzie taka sama. Jeśli by szła taka sama, to elegancko, tylko że nie mam tam torksów, bo tam są torksy i ja tych torksów nie mam, więc w trasie tak tego nie wymienię. Nie będę sobie tutaj utrudniał, nie będę objeżdżał, więc lecę sobie normalnie przez stadion, aczkolwiek na Janosiku nic tutaj nie pokazuje, żeby jakaś inspekcja albo jakieś służby stały, no. Także tak. Więc jadymy, zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. Kurde, pogoda nie rozpieszcza normalnie.
parę dni fajnie było, słoneczko, w miarę ciepło, teraz 6 stopni, deszcz i wiatr. W ogóle w sobotę kolega mówił z firmy, bo się złapałem akurat pod firmą, że ma padać śnieg. Ale ile w tym prawdy będzie? Dzisiaj mamy środę, więc zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. Tutaj coś się dzieje. Jakieś tam pojedyncze osoby kopie piłkę, tam coś na bramce. Nic takiego szczególnego się nie... A, tutaj tak, się rozgrzewają. Piłkarzyki z Łomży. Pusto, jak deszczowa pogoda, to tutaj nie ma co liczyć na inspektorów, że będą stać i moknąć. No i dobrze, zajechałem sobie na pauzę, no i pokażę wam, co ja tutaj sobie wykminiłem, kurde, w ogóle. W ogóle kupiłem wczoraj dzieciom chrupki i zapomniałem zanieść, więc mam chrupki. Kurde, no. Kupiłem sobie takie chlebki turystyczne. I będę po prostu sobie coś podobnie na waza, coś takiego. Takie żytnie chlebki i na to sobie mam pomidorka, mam mozzarellę i mam mięsko i w sumie serka zapomniałem, żeby to jakoś wyłożyć jeszcze serkiem, mieć podstawę. O, tutaj drugie chrupki dla dzieci. I też sobie z taką, takie o, zwykłe wafle ryżowe, żeby właśnie też z twarożkiem zrobić, ale nie wziąłem twarożku. Takie oto u mnie dzisiaj będzie jedzonko, spróbuję, zobaczę, bo już mi tych kanapek takich zwykłych, to szczerze się nie chce, już z kim praktycznie się przejadłem, a w domu jakoś tam nie mam czasu, żeby zrobić w trasę jakieś jedzenie, żeby sobie później odgrzać, bo to też później zmywanie i wiadomo, że to się nie chce. No to co? Ja zabieram się za szamę. Dojechałem ogólnie na 4.09 tutaj do Brywinowa. Jeszcze muszę kubek umyć, kawę wstawić. I tak. Kosa. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to fajnie wjedzie. Coś innego, no coś innego niż zwykły chleb, niż zwykłe kanapki. Co to w ogóle jest? Pieczywo, chrupkie, turystyczne. Myślę, że spoko będzie. Kawę zaparzyłem ostatkami sił, tego co mam. I jeszcze zalecę na mola tutaj przed zjazdem na Turka. Zobacz, czy tam będą na tym molu właśnie te kartusze, bo na niektórych stacjach, kurczę, tylko one są. Tutaj akurat na Orlenie ich nie było. I zajadę sobie właśnie na tego mola Police, Mopa Police, zaraz przed zjazdem na Turka. Jeśli tam nie będzie, no to nie będzie kolacji, bo zaplanowałem sobie na kolację zrobić sobie gorący kubek, ewentualnie zupkę z knora wziąłem, ostry boczek, taka mnie ochota nasza na taką zupkę. I jeśli nie będzie, no to po prostu chyba, kurde, nie zrobię, bo chyba że na radiu kogoś podpytam, czy ma do sprzedania, albo jeden kierowca z firmy też tam będzie, to chyba że on będzie miał do sprzedania, no to jakieś tam dwa poboczne wyjścia są, ale czy się spiszą? Więc co, palimy dziada i będziemy powoli ruszać na ten ociąż. No, 55-40, elegancko. No, także łogie na tłoki. I dojechałem do ociąża i jestem na firmie i kurde, byłem na trzech mopach, oprócz tego na Baranowie, no to jeszcze na dwóch. Kurde, i nie było moich but. Może Paweł będzie miał, bo tutaj jest taki Paweł. I kurde, może poratuje. No ja nie wiem w sumie, czym on wodę sobie grzeje. Może ma tam jakiś zapasik. To podżulę troszkę gazu. No to co, ja go tutaj szukam. I zaraz będę zabierał się za kolację i film trzeba pomontować troszkę, zanim nie zadzwonią, żeby się rozładować. Mam gaz! Kurde! Mam gaz!
O kurwa. Będzie ostry boczek. I będzie, gdzie mój chlebek? I będzie kanapeczka. I będzie test drwala. Wziąłem sobie espresso czarne. Espresso białe jest, cappuccino, czekolada, krem czekoladowy, barszcz, macchiato i jakieś inne jeszcze gówno. A ja ogólnie jestem w socjalnym, takim pomieszczeniu dla kierowców. Tutaj. No, okolice Kępna. WC. Tutaj ogromny parking, ale to nie jest dla ciężarowych. Mam tutaj prysznic, który jest chyba czysty. O kurde, jak ciemno. O, jest światełko. O. Boiler. Mop. Elegancka kabinka. Można sobie się wykąpać. Się odświeżyć z rana. WC dopiero korzystałem. Tutaj kibelek. Czysty, pachnący. Tak samo pisuar. Zlew. Tak samo. Elegancko. Espresso. Tu nalejesz wodę do bańk. Tutaj ogólnie się wyjeżdża tędy. Tu jest wyjazd. Zobaczcie tutaj. Kolejny zlewik, mikrofala, czajniczek. Można sobie kawkę przyjść zaparzyć albo coś innego. Jeśli ktoś ma ochotę lub jedzonko sobie podgrzać. No i tutaj mamy ten ekspres do kawki. Stoliki. Kanapę. Można sobie usiąść, posiedzieć. Tak jak ja teraz to zrobię, bo czekam na załadunek. Znaczy jestem już pod rampą, jest ogólnie godzina 11. Jest godzina 11, tam jeszcze jakieś materace dopychają i tak sobie przyszedłem tutaj do kibelka. I przyszedłem sobie espresso wziąć, bo piłem z rana kawę, ale mi już się chciało czegoś drugiego, bo śniadanie już zjadłem. I tak, no mamy tutaj telewizorek, pilot w portierni, ciekawe czy tutaj są jakieś kanały, czy nie ma. No ogólnie taka miejscówka fajna, ciepło. Zadbanie przede wszystkim, to jest zadbanie, który zostawił plecak. Fajna, wygodna kanapka. To co, ja będę dopijał kawkę. I będę zaraz uciekał do autka, może już będę załadowany. Pogoda normalnie cieplusia, 14 stopni wybiło, bez wiatru. Więc przyjemnie będzie jechać, podejrzewam. Tylko to espresso to takie, wiecie, co to jest za espresso. W ogóle nie krzywi gęby. No. Fajna miejscówka taka. Pyk. Wrzucić kubeczek, może jeszcze jedno na drogę wezmę. Ile ja tu mam? Złoty 30. To nie. Złoty 50 to jest coś, kawa po wiedeńsku, złoty 40. Kurde, macchiato złoty 40. No wziąłem tylko 3 ziko i brałem kawę espresso, więc złoty 70 wydało złoty 30. Fajna naprawdę miejscówka. To się szanuje. Tam gdzie ta ciężarówka teraz jedzie, to tam spałem. A ja jestem aż tam na końcu. Aż tam na końcu. Ogólnie kurde pogoda luks. Oby więcej takich pogód tej jesieni. Ale podobno w Suwałkach, podobno patrzyłem mapę, to w Suwałkach ma być w sobotę, w niedzielę, już tam przyszły tydzień ma być po minus 6 w nocy, po minus 3 w dzień. Mają być już opady śniegu, więc to chyba takie ostatnie chwile, na które możemy liczyć.
tych ciepłych dni, takich bezwietrznych. No, ten Litwin, co tutaj stoi, zielony ciągnik, żółta plandeka, to też on chyba tutaj o 6 podjeżdżał, bo jak przyjechałem na nockę, to już on stał. Rano wstałem, to już go nie było i widziałem, że jest pod rampą, a ja wstałem o 8. To już on stoi tak samo jak ja. I też jakoś opornie to idzie. Próbowałem wymienić żarówkę. Mam ten zestaw taki naprawczy, podręczny. Ale niestety nie mam takiego Torxa. Mam mniejsze, mam większe, kurde, a nie mam akurat tego. Jaki pech. Ale on brudny, Jezus Maria. Sakr. Ale jak nisko osiadł. Pomyć tapicerki, bo są te jasne, a że jak się chodzi w czarnym, na przykład dresie albo jakieś dżinsy ciemniejsze, to ten jasny środek się odbarwia i zdążyłem to też już pomyć. I tak czekam sobie i czekam. 11:23 około, więc standardowo no 12 wyjazd. Teraz zaglądałem na pakę, tam dopchali jakieś 3 materace, jakieś kanapy wrzucali, tak miejsca na około 2 kanapy jeszcze jest, więc podejrzewam, że zaraz będzie finish i będę załadowany. Ale ten socjal to po prostu jest zajebisty. W zimę tako pójść sobie, usiąść, jakieś śniadanie zjeść, podgrzać coś na ciepło, elegancko, po prostu to się szanuje na takich firmach. No i co, czekam i zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń, który wyjadę. No i dobrze, i dojeżdżamy sobie do Radzymina, do Bipika. Mam 4.04 wyjechane, w zasadzie mógłbym lecieć na Budykiesz, na Mola, ale nie chce mi się. Najzwyczajniej w świecie mi się nie chce i mam tutaj taki plan, żeby zajść do Bipika, zobaczyć, czy mają butle z gazem. Jeśli nie, no to wezmę kawę, jakąś tam kawkę pierdyknąć i nie wiem, czy nie zajść do McDonalda, wziąć tego słynnego drwala, bo jeszcze go nie jadłem, jakoś tam za McDonaldem zbytnio nie przepadam. 25 ziko na kanapkę, to tak wydać, to też, kurde, za tą cenę można mieć zajebisty obiad. I nie wiem, się zastanawiam, zobaczę, aż tak zbytnio głodny to nie jestem, ale taką kanapkę drwala myślę, żebym opierdolił, bo z ciekawości, jak to smakuje, tak każdy zachwala tę kanapkę, no i jestem ciekaw, jak ona faktycznie smakuje, tym bardziej, tymczasem, o kurwa, tymczasem szukam sobie miejsca, żeby tu stanąć, kurde, ale zawalone, że się okaże, że tu nie stanę. I będę musiał jechać jednak na Bipika, na Mola chyba. Tu jest jedno miejsce, ale tak kurde ciasno. Nie chce mi się ładować w ten sposób. O, tu coś jest, dobra. Musiałem pogonić chłopa, bo kurwa się rozdziawił na środku drogi. No i stanąłem sobie pierwszy raz na tej miejscówce, z tej strony sobie stoję. Idę na tego Bipika i zobaczę. Może i polecę na tego drwala. Zobacz, jak to będzie wyglądało. Nie mam drwala z tego powodu, że kurde najzwyczajniej jakoś on, nie wiem, nie przemawia do mnie. Jeszcze ta cena 26 zł, to tak, no nie wiem, jakoś tam mnie nie ciągnie do takiego czegoś, żeby iść i to kupić za jakąś kanapkę, nawet żeby spróbować, to nie wiem, tak jakoś nie przemawia to do mnie, żeby iść i brać. Ale był tutaj kartusz do kuchenki, mam zupkę, ostry boczek, więc sobie to przygotuję po prostu. Kurwa, zjeść nie można spokojnie, no. Ciekawo, gdzie on siedzi, tak nawołuje. Stoją jakieś 3 osobówki. Ja nikogo w środku nie widzę, może w ciężarówce nawołuje. Jakby siedział w ciężarówce.
Chyba, że pauzę kręci. Już i na razie minie, niebezpiecznie się robi. Można obudzić się z fiutkiem w dupce. Znaczy, tutaj to chłop stanowczy jest i możecie obudzić się ze swoim chujem u kogoś w buzi. Ale będzie tytuł, normalnie miniaturka już. Już ja wiem, jaka będzie miniaturka. Się odzywałem do niego, czy za darmo zrobi. Mówił, że za darmo. I się pytał, gdzie ja stoję. Może powiedzieć, takie żółte Volvo akurat tam stoi. Takie żółte Volvo na wyjeździe. Podbij. Zrobię loda chętnemu panu. On chyba tak na serio. Nie pierwszy raz słyszę na rezyminie takiego gościa. I on tu chyba całkiem serio mówi. Chyba, że chce kogoś ojebać. Albo faktycznie usiądzie i robi gałę. Nie wiem. I takiego ciekawe, czy takiego nieumytego przestrzeni też by wziął. Fu. Be. Wiem i o takich rzeczach gadam. Takiego śmierdziela by wziął do ust. Tak jak kiedyś w tym dowcipie było. Znaczy kiedyś. Jest ogólnie taki dowcip. On ma nie być... On ma nie stać, on ma być czysty. Jak tam Menel podjechał do prostytutki. Niki, jaka ekscytacja w głosie. Zrobię loda chętnemu panu. To kolega za darmo robi te lody? Za darmo. Najgorsze, że fuszerę odpierdzał. Ale to chyba z pasji, co? Przejdź kolego na 24. Chyba nikt nie jest chętny na twoje usługi. Może ty się skusisz. Nie. W życiu wszystkiego trzeba spróbować. A co jeżeli ktoś nie podmył, to co wtedy? Damy radę. Na wszystko jest sposób, tak? Pewnie, że na wszystko jest sposób. No to dobrze, to powodzenia tam w szukaniu. Kurwa. Dookoła geje są. 35 minut pauzy jeszcze. Znaczy, zostało 10 minut. Dojebałem wczoraj do granicy. Miałem takie dylematy, bo było koło 21. Czy jechać do domu, czy nie jechać do domu. I tak stwierdziłem, że w sumie nie ma co. Bo jest już późno. I na taką dziewiąteczkę, no to... Na taką dziewiąteczkę już coraz mniej chce mi się zjeżdżać do domu, bo z tej dziewiątki... Ta dziewiątka bardzo szybko ginie. Chyba, żebym jechał do Kowna, to pewnie bym pojechał. Ale że jadę dzisiaj do Wilna, bo wczoraj dostałem info, że jeszcze mam załadunek na wtorek płyty. Więc jest dobrze, z jednej strony się złożyło, że mam załadunek płyty, bo ta płyta jest na wtorek. Będę mógł sobie w poniedziałek wyjechać o jakiejś 14 znowu. Więc dzisiaj jakoś tam lekko po południu zjadę. No i praktycznie wyjdą mi takie 3 dni w domku. 3 dni w domku. Wyjdzie 50 ponad godzin pauzy, więc elegancko.
No, kawusia zaparzona standardowo musi być i tutaj mi już pewnie wyszła pauza, kurczę. Niech ja zobaczę, co mi tutaj się ponawyprawiało, kurczę. Olo, ostatnio mi się nie chce wstawać w ogóle. Dobrze, 8.58, a 3 minutki jeszcze, widzicie? Kurde, ale zimno tu. Wieje, silnik niedogrzany. Piąta 17, widzicie, o której zjechałem? No tam przed, no ale ten sam czas, co zjechał na bazę i to samo, co bym taboły zaniósł na chatę, więc słabo się opłacało. Kurde, zwaliłem trochę akcję, bo wczoraj boss wykupił winietę jeszcze przed moją decyzją, jak jechałem na Litwę. Bo zajechałem na granicę, jeszcze 2,5 godziny miałem jazdy, a w nocy spokojnie bym dowalił pod firmę. I kurczę, bym dzisiaj budził się pod firmą, ale zepsułem trochę akcję, bo my nie kupujemy winiet, tylko boss kupuje. I tak kurczę, już mi kupił tą winietę i tak... Tylko, że kupił już winietę, a zawsze kupuje... A zawsze kupuje z godziną 3 rano, więc... No już wykupił, to już nie kupowałem drugiej, już nie jechałem, myślę, kij z tym. No a tak bym sobie się obudził pod firmą dzisiaj, ale cóż, człowiek nie pomyślał. Godzina 8, my będziemy mijać, o właśnie, Lidl, bazarek i 2 kominy. Ale my nie jedziemy w to miejsce z meblami, tylko jadą troszkę dalej, dokładnie 15 km dalej. Tam otwierają od 9, a ja będę o 9, więc akurat bez jakiegoś tam czekania, to zawsze jest pusto. Więc myślę, że godzinka i będę leciał na załadunek, jeszcze płytki. O, tutaj nawet dach ma gość ośnieżony, znaczy lód ma na dachu w osobówce. No, kurczę, no. Ale no niestety. 29. Moja zima na karku. Był czas przywyknąć, jak to się mówi. No, lecimy tutaj z góreczki. Już taka godzina jest, że tutaj nie ma żadnego kibla. Jakbym jechał pół godziny wcześniej, to oczywiście na tych światłach bym postał. Tutaj zaraz bym postał, ale na razie jest czysto. Już taka godzina, że już no... Nie będzie nic tutaj, raczej się korkowało. Czasem lepiej wyjechać troszkę później. Aczkolwiek jechałem przez Marianpol, przez A16, przez Trakaj. No bo na Kownie oczywiście 7 rano. Na wlocie jak i na wylocie kibel po 10, po 12 minut, więc nie pchałem się tamtędy. Patrzyłem objazd przez miasto. Też oczywiście kibel. A tutaj A16 była czyściutka. Całą drogę nikt przede mną nie jechał, więc fajnie się leciało. 2.25 wyjechane, co mówi samo za siebie, że było czysto. Luz, mamy luz. Tutaj na lewy pasik, bo tam i tak rozgałęzienie. Te dwa tutaj idą na prawo, a idą na co idą? Na Panna Veżys i Uten. My lecimy tu. A tu niespodzianka. Ale gościu poszedł sam się zwalać, bo byłem, sobie przez rampę wskoczyłem. Gościu poszedł sam się zwalać, bo wszystko ma na paletach, więc nie ma jakichś tam dużo palet, chyba 12 czy 14 on mówił. I wszystko ściąga sam. Więc no nie wiem, z 10-15 minut i zwolni mi rampę. Kurde, akurat cofał jak ja wjechałem tutaj, no. Zawsze się zdarzało, że było tutaj pusto, a dzisiaj no tak, kurczę. Wyszło, że jednak ktoś jest. Wróciłem do palenia papierosa, bo dawno nie paliłem. Zwykły odstawiłem. Jest lepiej.
papiery. Więc Lux elektrycznym wózeczkiem ściąga paletki. Zaraz będzie wolny. Nawet szybciej jak 10 minut. I odjechał, chyba na dwa wózki walili. Dosłownie chwilkę tylko zaczekałem i stoję już pod rampą. Chłopacy już rozłożyli rampę, więc chyba kurde idę na wyro na jakieś pół godzinki. Normalnie przymroziło, belki zabierałem z rampy, to oszronione. Normalnie lód się zrobił na belkach. No, lecimy sobie na ten, na załaduneczek. Jest 10, 11 ich czasu, oni 11.30 zaczynają przerwę. 11.10 będę u nich, więc kurczę, no tak 20 minut. Kurczę, mam nadzieję, że da radę mi to wrzucić jeszcze, bo... No bo później będę godzinę jeszcze czekał, aż przerwę skończył, więc będzie lipa. Kurczę, no. Więc gnam ile sił. Zaparzyłem sobie akurat kawusie i pomykam. Kurde, oby się udało na nich to zagruzić. No tam ten załadunek ogólnie tej płyty, no to schodzi tak 20 minut, więc kurczę, mam nadzieję, że wózkowy ogarnie temat fajnie. Czekać później 45 minut, bo znowu dzisiaj muszę iść do szkoły, kurczę, no znowu mam wyzwanie, tym bardziej dzisiaj troszkę inna sprawa, no ale też jestem umówiony tam na 15 w szkole, więc wypadałoby być, tym bardziej, że syn jeszcze na 16 ma logopedę, więc kurczę, no przydałoby się wyrobić. Kurde, ten cały tydzień w ogóle jest taki cały czas na styk, normalnie. Wszędzie na styk, albo się spóźniam parę minut, albo jest na styk, no. Nie wiem, co to się dzieje, co to za tydzień wypadł, ale przynajmniej wiem, co już w przyszłym tygodniu będę robił, więc to, co będzie w przyszłym tygodniu, to nagram w przyszłym tygodniu oczywiście. No, na tą chwilę lecimy, kurczę, lecimy, no, mało czasu jest, ale może się ją wyrobię. Może ktoś tak pomyśleć, kurczę, przecież żyjesz z kobietą i dlaczego kobieta nie pójdzie do szkoły, skoro ty możesz się nie wyrobić. Ale w sekrecie wam powiem, że to nie jest biologiczny syn mojej obecnej kobiety, tylko to jest syn z mojego poprzedniego związku, więc no, dlatego ja w większości spraw muszę być w szkole, bo szkoła ma takie zasady, no nie, że no niestety nie jestem po ślubie, nie jestem, moja obecna partnerka nie odziedziczyła praw, że tak powiem, rodzicielskich co do syna. Bo jesteśmy w nieformalnym związku, więc dlatego ja muszę zawsze być na jakichś tam zebraniach, na jakichś tam wezwaniach. I tak, by to się kształtowało, że to ja trzymam pieczeń. Trochę to jest utrudniające, uciążliwe, ale no cóż, syna mam przy sobie i to mi kiedyś zależało, aby to tak było. I to tak jest. Jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony. No. Choć nie zmienia to faktu, że czasem jest to uciążliwe. Nie wiem, kto dotrwał do tego, do tej końcówki materiału, ale jeśli dotarłeś, to gratuluję, że dowiedziałeś się takiej informacji. Dość prywatnej. No. Jakiś śnieg zaczyna padać. Szybko umyta z przodu. Zacząłem palić się papierosa. To oczywiście zaczęło zachodzić na szybę. Ten olejek. No i co? I trafiłem na przerwę, kurczę. I tak sobie siedzę już 40 minut i czekam na gościa, aż skończy. W kolejce stoją 3 auta. 2 stoją pod rampami. No i plus ja. Ale stoję na swojej miejscówce, na 9. I nie wiem, kogo pierwszego zacznie ładować, czy tamte auta, które stoją tam, czy mnie tutaj jednego. Wiadomo, że się nie obraziłbym, żeby zaczął ode mnie.
Jakbym o 12 wyjechał, no to może tam bym się spóźnił do tej szkoły też jakieś 10, 15, 20 minut. Ale to wszystko zależy od tego, jak on mnie tu wypuści. Jak do 12 bym wyjechał, to jeszcze bym zdążył. Później już nie. Good widzowie, not good. 2 godziny dzisiaj tutaj spędziłem. Aj, kurczaki. Kurczaki, kurczaki, kurczaki. 15:30 na bazie. Masakra. Jest masakra. Jesus Maria. Wiecie, co teraz na remontach drogowych się dzieje, jak taka pogoda jest? Nie dość, że co druga pewnie patelnia będzie zakopana, to jeszcze taka godzina, że każdy na weekend zjeżdża na Polszę, więc się nie zdziwił, jakbym był 16:30, a nie 15:30. O Boziu. Ale no nic, się nie przeskoczy. Normalnie kurde luks. Remonty drogowe. Ale to nic, zjeżdżam sobie na kawę. Dzwoniłem do szkoły, się dodzwoniłem, kurde, za 8 razem. Zjeżdżam sobie po kawusie, bo w Marienpolu troszkę odstoję, bo widziałem tam 33 minuty. Dosyć takiego dobrego zatwardzenia jest. W sumie tam mógłbym zrobić swoją kawę, ale jadę sobie na MC, dawno nie piłem. W tym tygodniu jeszcze nie piłem, więc jadę sobie tutaj na MC po kawusie. Ale miejsce jest, miejsce jest. Polaczki nie nocują, bo wiadomo było, że kurde, zaraz coś się zestra. O, inspekcja wagę ma. Wiadomo było, że... Ale jaja, inspekcja waży. Zaraz się odezwę. Ale lipa, no. Ja idę po kawę. Nic chyba u kolegi nie znaleźli, bo wziąłem tylko kawę. I już go nie ma, więc ważyli leśniczego, ale się chyba upiekło. A ja dzisiaj wziąłem kawę mocha z cynamonem. Taka posypka cynamonowa jest, dopiero to zauważyłem. Taka jakby pieprzniczka, tylko że w środku jest cynamon. I sobie ją popieprzyłem, pocynamoniłem, o. I oczywiście syrop laskowy, orzech laskowy. No i jadymy, kurde, do tego korka. W pizdę jeża. A, jeszcze przed Marienpolem się stoi, kurczę, no. Dawaj, retarder, dawaj. Szkoda układzin. No i tak to wygląda tutaj do Marienpola. A, bo mi pokazuje w ogóle przez miasto jechać. Tylko że tutaj jest to narzówka ta śmieszna taka. O, jak droga tu wygląda. Stoję tutaj. Tutaj mamy Marienpol. Tutaj tak. I do tego momentu. Do tego momentu to będzie. A w tym odcinku zaczynają remonty drogowe. O, tutaj o, w tym. I dlatego jest taki usrany korek. No. Niestety. Trzeba się lecieć pomału, no. Tak teraz patrzę, mogłem jednak jechać na ten zakaz, tylko kurde, ja mam płytę, to tak nieciekawie by było z tym zakazem, no. Dobrze, że nie cofał. Kurde, się stoi po 10 minut podjazd na 200 metry. Ja już tutaj stoję godzinę. Ja już tutaj stoję godzinkę normalnie. Kurde, no. No takie plany dzisiaj miałem. Na radiu mówili, że dwie ciężarówki miały czułówę i dlatego to tak wszystko idzie.
Masakra. Jeszcze do sklepu muszę zajechać jednego. Co się robi, bo jedzie taki traktorkiem i wodą polewa. Jednego, drugiego sklepu. I tak na 19 pewnie się zwlokę do chaty, no. Kurde, no. Masakra. Kudemon. Wiecie, co było? Platforma koparkę ładowała na... No, na platformę. I się zagrzebała. I pół auta stało na ulicy, a pół zagrzebane, kurde, praktycznie po zbiorniki. I było wahadło. No, 2 godziny to może nie, no bo planowałem, że będę 15:20, na bazie 15:30 na samym początku mi pokazywało. No, a będę 16:20, więc godzinka. Godzinka poszła się jebać na to, że po prostu auto się zakopało, bo wszystko jest podmoknięte, tak jak tutaj widać, sama glina. I tym było to spowodowane całe zatwardzenie. Kurde, no. To co, ja chyba z tego miejsca będę się z wami żegnał. Jeszcze dam dla was takiego małego timelapsa, dopóki mi kamera nie padnie, bo mam 30%. Więc dzięki za oglądanie, za komentarze, za polubienia i zapraszam do kolejnego odcinka, który wyjdzie już niebawem. Na razie, cześć.